Henry Ford. Najbogatszy przemysłowiec. Samochody marki Ford zna każdy. Mało kto jednak wie, że twórca marki był jednym z najlepiej zarabiających przedsiębiorców w historii. Według historyków Henry Ford, odchodząc z tego świata, dysponował majątkiem od 190 do nawet 200 miliardów dolarów. A jak się go dorobił? Prawdziwe pieniądze zaczęły płynąć do Forda wraz z pierwszymi egzemplarzami legendarnego modelu T, którego każdy egzemplarz Ford podpisywał osobiście. Ford T był prawdziwą maszynką do zarabiania pieniędzy. Nie dość, że produkowany tylko w czarnym kolorze, bo ten lakier był najtańszy, to był też pierwszy samochód w historii, do którego produkowano części zamienne. Jednak najważniejsze było to, że produkowany był na mało znanej i nowatorskiej, jak na tamte czasy, taśmie montażowej. Gdy legendarny model T wszedł na rynek, kosztował $1000, a po zaledwie 3 miesiącach firma odmówiła realizacji dalszych zamówień. Ich liczba przerosła nie tylko najśmielsze oczekiwania, ale również możliwości produkcyjne. Wizja usprawnienia produkcji w zupełności zawładnęła Fordem. Analizował każdy najdrobniejszy jej element. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Początkowo jeden samochód produkowano 12 godzin. Po wprowadzeniu taśmy montażowej czas ten skrócono do zaledwie 90 minut. Dzięki temu samochody stały się też tańsze. Z $1000 cena za nowe auto spadła do 300. W ciągu roku fabrykę Forda opuszczał nawet 1 milion nowych aut, a po drogach jeździło ich w sumie 15 milionów. Jednak Ford miał też kilka spektakularnych wpadek. Za najważniejszą uważa się jego romans z nazistami i III Rzeszą. Nie dość, że otwarcie sympatyzował z ideologią nazistowską, to jeszcze wybudował fabrykę ciężarówek w Kolonii. Jednak szczytem wszystkiego był fakt, że po wojnie pozwał rząd Stanów Zjednoczonych za zbombardowanie fabryki i sprawę wraz z 10-milionowym odszkodowaniem wygrał. Ford zrewolucjonizował nie tylko przemysł, udoskonalając taśmę produkcyjną. Zalewająca rynek fala jego samochodów zmieniła też społeczeństwo, ale i bankowość. Ludzie zaczęli zasiedlać mało popularne przedmieścia wielkich miast i budować tam domy. Banki natomiast zaczęły udzielać kredytów samochodowych. A zaczęło się od pomysłu, że na samochód stać każdego.